Dzień dobry. Nadaję do Państwa z szopy, gdyż bardzo wieje i nie wiem, czy coś by było słychać. Jak tak wieje i padla, to aparatu nie biorę ze sobą, bo mi go troszkę szkoda. Nie mam za bardzo planu na dzisiaj. Po prostu przyjechałem się trochę odpowietrzyć i zmęczyć, bo żuk mi się znowu spierdolił. I tak, żeby było śmieszniej, to mam na nim pełną gruzę na pace i tak teraz stoi. No ale z nim to normalne. Wkurwia za każdym razem tak samo, ale jednak trochę człowiek się spodziewa. Słyszałem, że jakieś drzewo trzasnęło niedaleko. Czy idziemy zobaczyć, połazimy trochę. Potem może spróbuję zacząć wbijać te stopy pod szopę, żeby się zmęczyć. Nie wiem, czy wbiję chociaż jedną, ale spróbuję. I może coś jeszcze powymyślę. Przed Państwem Adrian Montażysta. Tutaj będę bez celu łaził po działce. Robię sobie taki obchód, który sobie tam czasem robię. Zimą częściej niż latem, bo łatwiej jest tam doleźć. A tak wiało i w ogóle, że wiedziałem, że i tak za dużo nie porobię. Tam chyba pokosiłem, pograbiłem, powoziłem tam z 6 taczek tego zielska i zwijałem się po tym spacerze. Tutaj dochodzimy do narożnika Zadupia. W rogu można zobaczyć mapkę, żeby było wiadomo, gdzie jesteśmy. Tam gapiłem się wszędzie, czy żadne drzewo na mnie nie leci przypadkiem. Inne takie, ogólnie to machałem tą głową, widzę, jakbym jakiegoś udaru dostawał, ale z tego co pamiętam, pamięć mam słabą, już minęły 2 dni, to patrzyłem sobie, czy są gdzieś jakieś nowe tropy i było tam widać, że dziki łaziły i jakieś sarenki też. Patrzyłem, czy już woda stoi w bajorku numer 2 i stoi. I coś tam jeszcze. Ogólnie to jak ktoś chce, to są timestampy pod filmem i można sobie przesunąć ten spacer. Jak ktoś nie jest ciekaw, jak wygląda dalsza część Zadupia. Jak już tutaj łażę, to szukam też takich cieńszych olsz, które posłużą mi za poćwiczenie sobie lasu odroślowego. Będę je ścinał tam na różnej wysokości od ziemi. No te mniejsze i cieńsze, bo z nimi to wychodzi. Większe zostają. Nie mam zamiaru ich ruszać. Zetnę kiedyś naprawdę tylko minimum tych, które będą potrzebne, żeby zmieścił mi się dom. A z tymi mniejszymi będę właśnie robił las odroślowy, żeby był tam źródłem biomasy, gałęzi na zrębkę, takim dodatkiem do tych wierzb, których jeszcze będę dosadzał i może kiedyś się przyjmą.
To te drzewa tutaj powaliło. Któreś z nich trzasnęło. Dzień drugi. Udało się naprawić żuka. Po zabawie z szczotkami alternatora, podmienianiem regulatora napięcia i regeneracji samego alternatora, co kosztowało w sumie 250 zł, okazało się, że problemem był bezpiecznik za złoty 60 zł, którego przez 2 dni nie pomyślałem, żeby sprawdzić. Także tutaj dam wam chwilę na napisanie błyskotliwego komentarza na temat mojej inteligencji. A na ekranie oprócz podsufitki żuka widzimy drogę na zadupie, którą bardzo zręcznie rozjeździli lokalni pracownicy takiego tam przedsiębiorstwa, co się zajmuje nie wiem czym, głównie rozjeżdżaniem dróg, mimo że mają swoją drogę równolegle. To jak właśnie pada i jest brzydka pogoda, to żeby nie rozjeżdżać sobie, to rozjeżdżają wszystkim innym tutaj tą przez las i jest bardzo fajnie. Wczoraj już było kompletnie ciemno, jak stąd wyjeżdżałem, także pokażę dzisiaj, jaki jest efekt końcowy po wczorajszej walce. Tutaj sobie wtukłem to, ale potem to trochę wyjąłem, bo widzę, że mi tam uciekło. Będę musiał jakoś troszkę bardziej się przyłożyć. Tutaj chyba nawet będę używał poziomnicy, przez to, że ta ziemia mnie tu oszukuje i wygląda, że jest płaska, a nie jest. No i będę musiał jakieś kołki przykręcić najpierw. No kołek drewniany, tam jakiś kawałek, klocek, nie wiem, cokolwiek i przez to bić, bo tutaj te stopy są najwyższej jakości i od delikatnego pukania młotkiem już się skrzywiła. Także jest spoko. Tutaj wykoszone po raz kolejny, teraz już tak przy samej ziemi. Jeszcze tutaj jest trochę grabienia, jeszcze parę taczek trawki. No jakoś tam powoli będę działał. Dzisiaj no zobaczę, już się robi szaro, bo z tym gnojem za długo walczyłem. Mam tutaj dzisiaj zdobyczne trochę gruzu pod bramę i jest tam trochę ładnych całych cegieł, to te cegły sobie tutaj odłożę na swoją kubkę cegieł, a resztę wysypię i potem zobaczę, na ile jeszcze będzie wena. No. Tyle tego wyszło, jakieś grosze znowu, ale oficjalnie już doszliśmy do bramy z tej strony. Także jeszcze tylko tyle. I potem inne warstwy. A teraz podjadę zobaczyć, czy
Ktoś uprzątnął to drzewo, co wczoraj poleciało na drogę. Jak nie, to szybko je przesunę. I będę się zawijał. Tu jest to powalone drzewo, co słyszałem, jak trzasnęło 2 dni temu. Ono już było martwe, także miało prawo trzasnąć. Było sporo większe, niż się spodziewałem. I wczoraj przyjechałem tutaj, że było ciemno, żeby je przekroić, i przekroiłem tutaj, zsunąłem z drogi, żeby sąsiad mógł przejechać, chociaż pewnie nie będzie już do wiosny na tą łąkę jechał. No ale nie po to kupiłem piłę, żeby nie robić takich rzeczy, nie? Generalnie jak tylko, jak ją, odkąd chciałem mieć piłę, odkąd miałem tą działkę, to marzyłem o tym, że kiedyś pierdolnie drzewo na drogę i będę mógł je przekroić, się poczuję jak w tych wszystkich filmach. No także wczoraj to myślałem, że się zleję ze szczęścia, jak to sobie tutaj przyjechałem i kroiłem, ale mimo to, że zaświeciłem światła i jeszcze coś tam było widać, było tak, no powiedzmy, szaro, no już po zachodzie, ale księżyc świecił, niebo czyste, a kamerka moja kochana nagrała czarne gówno, nie? Ja wam tutaj gdzieś wrzucę, jak to wygląda. No, jak dojechałem do domu, to mi się chciało płakać. Ci wszyscy ludzie, co tam wystawili 5 gwiazdek na Allegro, to chyba nie mają oczu i klikali na ślepo, nie? No dobra, na razie taka będzie. Przynajmniej sobie porobię voiceovery i trochę potroluję przy montażu. Dobra. Idę się brać za jakąś robotę. Bajorko pełne, już prawie po same kule. Już wygląda, jakby to było od zawsze. Podoba mi się. I też tam w takiej innej dziurze w ziemi, która tutaj jest, wiecie w jakiej, sprawdziłem i tam jest suchutko, a tutaj już tyle wody, także bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fuliaku. 6 stopni, na zewnątrz chyba jest 1 albo 2. A tutaj okienko otwarte, tylko drzwi zamknięte. Broki nadal rosną, żrą je pewnie ślimoki jak zawsze. Marchewki, jakieś mikruski, one chyba nie rosną. Cebula też w ogóle nie idzie, taka jaka mała jest, taka jest. Także nie wiem, jeszcze do końca miesiąca. O, te buraki, które były wysadzone później, to też stoją w miejscu. Jeszcze trochę poczekam, na ile mi cierpliwości starczy. O, kret. I powyciągam to wszystko i będę zwijał tą folię. Do marca sobie leży, odpocznie. Widzę, że tutaj też ładnie trzasło. Się opiera o to. Ciekawe, ile razy by o tym zapomnę i sobie tędy przejdę normalnie. Trochę przypał. Oto przed państwem zaczątki szopy. Nie jestem z tego dumny, ale nie użyłem jednej poziomnicy, aż 2. I jeszcze na dodatek 2 miarek sznurka. To jest traumatyczne przeżycie. Ja mam nadzieję, że się szybko z tego otrząsnę. Tutaj widać, jak ładnie teren opada. Mimo że to przed skoszeniem wydawało mi się w miarę równe, to nie jest. Ale mamy tutaj obok źródełko piasku. Wiem, że będę tego żałował, bo potem nie wiem, o czym tej piwniczki zasypać, ale mam zamiar ukraść trochę piochu, kilka taczek, kilkanaście pewnie, żeby nie kupować za dużo żwiru i nie popłynąć znowu. Chciałbym się tutaj zmieścić w 3 tonach, może 4.
co będzie raczej trudne. Biorąc pod uwagę, że chciałbym jeszcze wysypać kawałek podjazdu, bo nie wiem, czy to widać, ale środkowy słupek w ogóle nie jest na środku. I to nie dlatego, że nie umie zmierzyć, tylko dlatego, że jest to celowe, gdyż szopa w ogóle miała być mniejsza, ale ma takie wymiary 3,60 na 4,80, dlatego iż, że przestałem się oszukiwać, że jest ona tymczasowa. Wiadomo, że tymczasowe rozwiązania zawsze są z nami najdłużej, także no jest tych gratów trochę, kilka, i będę tu po prostu, zanim nie będę miał normalnego garażu, który zmieści ich kilka, będę tu parkował żuka. Także, bo mam nadzieję, że jak już dojdzie do parkowania żuka tutaj, to nie będę już miał magazynu słupków, bo działka będzie ogrodzona, czyli będzie to około 2034 roku, gdzieś tak, no. Ale będzie, przez to też będzie ta szopa dosyć wysoka. Nie mam drabiny, także będę ją sobie robił, używając tych tutaj rekwizytów. Wystawiał sobie jeden na drugim i tak dalej, i jakoś będę tam dosięgał. No jakoś tam damy radę. Chyba. Jedno co wiem na pewno, to że nie będzie ładna. I że będzie kosztować dużo więcej niż założyłem. No, także to by było na dzisiaj tyle. Samej roboty nie było dużo tam w tłuc. Te 9 kotw to jest jak piernięcie w mąkę, ale kurde, ile ja musiałem myśleć, jak mnie to zmęczyło. Masakra. No nic. Trzymajcie się i do następnego. Do widzenia.